Cześć, z tej strony Adrian. Czas na kolejny materiał z serii Akademia Elektryka. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sterownikami Rolet z serii STR. Sprzęt do testów otrzymaliśmy dzięki uprzejmości polskiej firmy F&D z Pabianic, a bohaterami odcinka będą dwa sterowniki Rolet typu D i P oraz czujnik deszczu STR-R oraz wiatru STR-W. W oparciu o stanowisko testowe wyjaśnię Wam, w jaki sposób działają te sterowniki i w jaki sposób mogą współpracować ze wspomnianymi czujnikami. Zapraszam! Sterownik Rolet, jak sugeruje sama nazwa, jest to urządzenie przeznaczone do sterowania zewnętrznymi roletami okiennymi, żaluzjami, roletami wystawowymi, markizami lub innymi obiektami, które są napędzane jednofazowym silnikiem elektrycznym prądu przemiennego. Pojedynczy sterownik jest przeznaczony do otwierania i zamykania wyłącznie jednej rolety. Ale istnieje możliwość łączenia sterowników w grupy, co w efekcie pozwala na sterowanie wieloma roletami naraz. Gdybyśmy jednak chcieli podłączyć kilka rolet do jednego sterownika, to skończyłoby się to ich uszkodzeniem, także nie polecam. Podstawowe sterowanie odbywa się przy pomocy łączników chwilowych, tak zwanych dzwonkowych. Tyle słowem wstępu, a teraz przyjrzyjmy się bohaterom dzisiejszego odcinka. Do testów otrzymaliśmy dwa sterowniki, STR3D oraz STR3P. Sprawdziłem ich specyfikacje i okazało się, że są one identyczne pod kątem wszystkich parametrów elektrycznych, a jedyna różnica jest widoczna gołym okiem. Typ P jest przeznaczony do montażu w puszkach, natomiast typ D do rozdzielnic, gdzie do jego zamontowania wykorzystujemy standardową szynę DIN. Dodatkowo typ P w przeciwieństwie do typu D nie posiada diod LED sygnalizujących pracę oraz kierunek ruchu. To tyle jeżeli chodzi o różnice. Przyjrzyjmy się, jak działa taki sterownik. Załączenie silnika rolety następuje poprzez chwilowe podanie sygnału N na jedno z wejść sterujących. Silnik jest załączany na zaprogramowany przez użytkownika czas, który pozwala na pełne podniesienie lub opuszczenie rolety. Zasilanie sterownika jest sygnalizowane przy pomocy zielonej diody U. Praca silnika oraz kierunek ruchu rolety jest sygnalizowany świeceniem odpowiedniej czerwonej diody w dół lub w górę. Wejścia sterujące są podzielone na dwie grupy. Sterowanie lokalne i sterowanie centralne. W przypadku sterowania lokalnego, w zależności od sposobu podłączenia, sterownik może pracować w trybie jednego lub dwóch przycisków lokalnych. Jak to wygląda w praktyce? Już Wam pokazuję. Zaczniemy od sterowania lokalnego. Wybierając opcję jeden przycisk lokalny, wejście sterowania lokalnego dół podłączamy na stałe do linii N. Do wejścia sterowania lokalnego góra podłączamy przycisk, który jak widzicie przemiennie załącza roletę do pracy w jedną lub drugą stronę. Krótkie naciśnięcie przycisku poniżej pół sekundy spowoduje załączenie rolety na zaprogramowany czas. Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku roleta jest już w ruchu, to nastąpi jej zatrzymanie. Natomiast długie naciśnięcie przycisku powyżej pół sekundy spowoduje załączenie rolety na czas, gdy przycisk jest naciśnięty. Każde kolejne naciśnięcie przycisku uruchomi roletę w kierunku przeciwnym do poprzedniego. Drugą opcją są dwa przyciski lokalne. Czyli każdy kierunek ruchu ma własny przycisk. Podobnie jak poprzednio, krótkie naciśnięcie poniżej pół sekundy spowoduje załączenie rolety na ruch w zadanym kierunku przez zaprogramowany okres czasu. Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku roleta będzie znajdować się w ruchu, to nastąpi jej zatrzymanie. Natomiast długie naciśnięcie przycisku powyżej pół sekundy spowoduje załączenie rolety do ruchu w zadanym kierunku przez cały czas, gdy przycisk jest naciśnięty. Według informacji producenta ta funkcja pozwala również na regulację nachylenia lamelek, jednak najpierw należałoby to sprawdzić na swojej rolecie. Przejdźmy teraz do sterowania centralnego. Sterownik zawsze współpracuje z dwoma wejściami sterowania centralnego. Ten rodzaj sterowania umożliwia załączenie rolet na ruch tylko w wybranym kierunku. Zatrzymanie rolety nastąpi dopiero po upływie zaprogramowanego czasu lub po naciśnięciu dowolnego przycisku sterowania lokalnego. Jeżeli w trakcie wykonywania rozkazu sterowania centralnego nacisnę przycisk rozkazu centralnego z przeciwnym kierunkiem, to najpierw następuje zatrzymanie rolet, a następnie po przerwie 1,5-sekundowej silniki uruchomią się do pracy w przeciwnym kierunku. Dodatkowo przycisk centralny dół pełni funkcję umożliwiającą zamknięcie i zablokowanie rolet w pozycji zamkniętej. Jeżeli nacisnę i pozostawię w pozycji załączonej przycisk centralny dół,
to sterowniki zamkną rulety i nie pozwolą na ich otwarcie aż do momentu zwolnienia tego przycisku. W tym czasie obsługa pozostałych wejść jest zablokowana. Ta opcja pozwala na zablokowanie rulet w przypadku np. uzbrojenia alarmu czy wykrycia opadów deszczu lub zbyt silnego wiatru. Przyjrzyjmy się zatem czujnikom, o których wspomniałem na początku. Zacznijmy od STRR, czyli czujnika opadów deszczu. Jest on przeznaczony do wykrywania opadów deszczu na zewnątrz budynku. W połączeniu ze wspomnianym wcześniej sterownikiem rolet STR3D pozwala na zbudowanie systemu, w którym w przypadku wystąpienia opadów zostaną zamknięte rolety. Czujnik ma dostępne dwa tryby pracy, a ich wybór jest realizowany za pomocą pokrętła znajdującego się na elewacji sterownika. Do wyboru mamy tryb ciągły oraz impulsowy. Tryb ciągły: w momencie rozpoczęcia opadów wewnętrzny styk przekaźnika zamyka się i pozostaje w tym stanie przez cały czas trwania opadów. W połączeniu ze sterownikiem rolet taki tryb zapewnia zamknięcie rolet w momencie pojawienia się deszczu i zablokowanie ich w pozycji zamkniętej aż do ustąpienia opadów. Tryb impulsowy: w momencie rozpoczęcia opadów styk przekaźnika zamyka się na czas około 1,5 sekundy, przekazując do sterownika rolet jednorazowego rozkazu zamknięcia. Ten sposób zapewnia zamknięcie rolet w momencie pojawienia się deszczu, ale później użytkownik ma możliwość ich podniesienia w dowolnym momencie. Ostatnim urządzeniem, jakie dziś Wam przedstawię, jest czujnik wiatru STR-W. Jak wskazuje jego wygląd i nazwa, pozwala on na monitorowanie aktualnej prędkości wiatru. W przypadku, gdy prędkość wiatru przekroczy zadaną wartość progową, nastąpi załączenie przekaźnika. Podobnie jak poprzednio, tak i w tym przypadku mamy możliwość zbudowania systemu w oparciu o sterowniki rolet. W momencie pojawienia się zbyt silnego wiatru, rolety zostaną zamknięte automatycznie. Analogicznie jak u poprzednika, mam dwa tryby pracy. Tryb ciągły: jeżeli prędkość wiatru przekroczy zadaną wartość, to wewnętrzny styk przekaźnika zamyka się i pozostaje zamknięty przez cały czas utrzymywania się podmuchów wiatru. Zapewnia to zamknięcie rolet i zablokowanie ich w pozycji zamkniętej aż do momentu ustania wiatru. Przy pomocy pokrętła znajdującego się na elewacji czujnika mamy możliwość regulacji prędkości wiatru, przy której zostaje zgłoszony alarm. Jest on regulowany płynnie w zakresie od 30 km na godzinę w pozycji A do 80 km na godzinę w pozycji B. W trybie impulsowym, jeżeli prędkość wiatru przekroczy zadaną wartość, to styk wewnętrzny przekaźnika zamyka się na czas około 1,5 sekundy, przekazując do sterownika rolet jednorazowy rozkaz zamknięcia. Powoduje to zamknięcie rolet w momencie wystąpienia silnych wiatrów, ale później użytkownik ma możliwość ich podniesienia w dowolnym momencie. Podobnie jak wcześniej, tutaj też prędkości wiatru, przy których zostanie zgłoszony alarm, jest płynnie regulowany w zakresie od 20 km na godzinę, pozycja D, do 70 km na godzinę, pozycja C. Mam nadzieję, że zaciekawił Was temat sterowników rolet. Pod filmem znajdziecie link do strony internetowej producenta, gdzie znajdziecie szczegółowe dane techniczne oraz dokładne schematy podłączeń każdego z omówionych w tym filmie urządzeń. Na dziś to wszystko. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki. Pamiętajcie, że nic nie jest tak trudne i skomplikowane, jak się na początku wydaje. Trzymajcie się. Hej!